Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Przystanek Kraków. Dzień dobry, z tej strony Zuzanna Szczepańska oraz Kamila Ślusarz, a dziś poprowadzimy dla Was audycję Przystanek Kraków. Miejskie historie, legendy czy opowiastki towarzyszą nam od zawsze, w każdym zakątku świata, a dziś chciałybyśmy się skupić na tych związanych z Krakowem. Każdy z nas słyszał kiedyś o Smoku Wawelskim bądź o Królu Kraku, dlatego zapraszamy Was do wysłuchania audycji, w której dowiecie się o nich czegoś więcej. Lecz zanim zapoznamy się głębiej z krakowskimi legendami, profesor Marek Buś przybliży nam pojęcie legendy i jej rodzaje od strony teoretycznej. Czym różni się legenda od mitu? No w zasadzie to najogólniej biorąc są to bardzo pokrewne określenia w zasadzie, czy zjawiska, aczkolwiek pewne rozróżnienia można zrobić. Mianowicie najczęściej mówi się, że legenda to jest pewna opowieść, to nawet sama nazwa legendy to rzecz do odczytania. Prawda jest zazwyczaj fabularna, dotyczy dawnych dziejów, no już legendarnych, bądź no przez kolejne legendy utrwalanych, prawda, czy podtrzymywanych przez powtarzanie. Mit nie musi być narracyjny i niekoniecznie musi być osobowy. Mówi się o mitach społecznych, prawda? Czyli w istocie mityczne, a legendarne, mityczne jakby zjawiska odbieramy raczej jako dawniejsze, bardziej archaiczne, prawda? Nawet pewna mityzacja rzeczywistości, czasem mówią też mitologizacja. W odniesieniu do literatury dawnej czy zapisów dawnych w zasadzie mit i legenda, w tym na przykład mitologia grecka, a w zasadzie też i twórczość na przykład Homera. To jest zbiór mitów rozmaitego charakteru, także czasem tych dotyczących spraw boskich, czy spraw ważnych dla zbiorowości. Legendotwórstwo albo tworzenie legend jest określeniem neutralnym i w zasadzie nawet pozytywnie nacechowanym, natomiast mitotwórstwo ma dwa bieguny, ponieważ współcześnie zdaje się słowo mit, w tym wyrażeniu mit, ten aspekt negatywny bardziej dominuje, to znaczy mitotwórca. Ktoś, kto tworzy mity, to podejrzana jakby kreatura czy osoba, prawda? Jeśli mówimy, że ktoś jest mitotwórcą albo że ktoś mitologizuje, to nie zawsze ma to nacechowanie pozytywne. Legenda jest w tym sensie jakby określeniem łagodniejszym, na swój sposób, może niekoniecznie dawniejszym, bardziej rozpowszechnionym. Zatem legenda najczęściej dotyczy osób, nawet dotyczy zdarzeń, prawda? Czyli legenda jest o czymś, o kimś, prawda? O Janosiku, o zbójnikach, o Lajkoniku, jeśli by już się odwołać do m.in. krakowskich spraw. Natomiast legendotwórstwo to trochę negatywne, ale ktoś, kto śpiewa legendy, tworzy legendy i tak dalej, to osoba pozytywna. Poza tym w zasadzie legendotwórstwo, czy legendy powstały od zaraniów dziejów, znaczy z woli opowiadania, z woli narracji, i wtórnie w celu sakralizacji pewnych zjawisk, ich utrwalenia. I zawsze i legendy, i mity służą pewnej zbiorowości do budowania tożsamości. To jest najbardziej wydatny, mimo postępu, sposób budowania tradycji, budowania poczucia także dumy. Przystanek Kraków. Dawno, dawno temu krakowskie podziemia zamieszkiwał Pan Twardowski, wielki czarnoksiężnik, a ostatnie pogłoski o nim mówią, że po dzień dzisiejszy zamieszkuje naszą największą ziemską satelitę. Ale by dowiedzieć się o nim czegoś więcej, zapraszamy do wysłuchania wywiadu z panią Katarzyną Lange. Istnieje wiele opowieści związanych z Krakowem. Czy wszystkie możemy nazwać legendami? No to jest bardzo dobre, jednocześnie bardzo trudne pytanie dla polonisty i dla teoretyka literatury, zdaje się, przeznaczone, ale powiedzmy sobie w ten sposób, że nie każda opowieść związana z Krakowem będzie nazywana legendą, dlatego że legenda genealogicznie, skoro już mówimy tutaj o polonistach, czyli wywodzi się z dawnego takiego nurtu pisania żywotów świętych i pierwsze znaczenie słowa legenda to w zasadzie były żywoty świętych. Wszyscy poloniści znają legendę o Świętym Aleksym na przykład, prawda? A niepoloniści też mogą się zapoznać. Istnieją tłumaczenia, warianty w języku polskim, prawda? Współcześnie legendę kojarzymy raczej z opowieścią właśnie z pogranicza mitologii i baśni, w której elementy fantastyczne mieszają się z ludowymi i opowieść ta z reguły ma jakiś wymiar dydaktyczny, wychowawczy, ale bardzo często też odnosi się do faktów z historii Polski. Wiele legend tak naprawdę wywodzi się z dawnych kronik polskich, to dziejopisarze byli pierwszymi, którzy jako pierwsi je zapisywali, prawda? Jeżeli chodzi o legendy krakowskie, bo o tych mamy rozmawiać, czy o opowieści związane z Krakowem, no to właśnie nie wszystkie z nich będą legendami. Dzięki Antoninie Domańskiej popularna historia Żółtej Ciżemki, prawda? To nie jest legenda, to jest powieść historyczna dla dzieci i młodzieży, gdzie bucik zgubiony przez Wawrzusia za ołtarzem mariackim jest rzeczą zupełnie wymyśloną przez autorkę, ale oczywiście, jeżeli dzieci zapoznają się z tą powieścią, to pewnie dużo chętniej pójdą do kościoła mariackiego oglądać ołtarz, niż jakby to był po prostu kolejny kościół do zwiedzenia, kolejny kościół do odhaczenia podczas wycieczki do Krakowa. Bardzo znana jest też, nie wiem nawet czy to jest opowieść, jest przekonanie w zasadzie takie o tym, że na Wawelu znajduje się kamień, który jest czakramem. Nie znam się tutaj, szczerze mówiąc, na indyjskich mitach i wierzeniach, ale że bardzo dobrze tam się przytulić do jednej z wawelskich ścian, bo dobre fluidy, dobra energia z tego kamienia na osobę, która się przy nim znajduje, do osoby, która się przy nim znajduje, przenika, ale też ta dobra energia promieniuje podobno na cały Kraków i niektórzy nawet uważają, że to, że Kraków podczas II wojny światowej nie został zniszczony, zawdzięcza właśnie czakramowi, prawda? Więc kto wie, może jest coś w tych historiach, ale nie są to legendy, jeżeli weźmiemy pod uwagę gatunek literacki, prawda? Tak byśmy na to nie patrzyli. Z drugiej strony, czy z trzeciej, patrząc na tę rzecz, jeżeli nie jesteśmy literaturoznawcami, jeżeli nie jesteśmy badaczami teorii literatury, to czemu nie mielibyśmy i tych opowieści, i historii tak właśnie potocznie sobie nazwać. Ja tu nie byłabym specjalnie restrykcyjna. A skąd wywodzi się legenda o panu Twardowskim? Pierwszy zapis legendy o panu Twardowskim pochodzi z dworzanina polskiego Łukasza Górnickiego, czyli mniej więcej z XVI wieku, gdzie Twardowski pojawia się jako Laurentius Duranowius, szlachcic polski, który po studiach na Akademii Krakowskiej, czy w trakcie studiów na Akademii Krakowskiej, zaprzedał duszę diabłu, dzięki czemu mógł wziąć udział w wywołaniu ducha Barbary Radziwiłłówny, nieżyjącej ukochanej ukochanej żony Zygmunta Augusta. Jest to w zasadzie taki kluczowy wyczyn Twardowskiego, z którym jest on wiązany. Z drugiej strony źródeł legendy o Twardowskim można też szukać w historii Fausta, co ciekawe, zarówno Twardowski, jak i Faust według podań, według legend mieli obaj studiować na Akademii Krakowskiej, a możliwe właśnie, a cóż jeśli okazałoby się, że byli jedną i tą samą postacią. Obaj zaprzedali duszę diabłu w zamian za długowieczność i możliwość czynienia magicznych sztuk. Faust miał pójść, oddać swą duszę diabłu w momencie, kiedy wypowie słowa trwaj chwilo, jesteś piękna, a Twardowski miał udać się do piekła w momencie, kiedy przybędzie z wizytą do Rzymu. I tu oczywiście niezbyt się spieszył z tym wizytowaniem, także diabły musiały podstępem zwabić go do karczmy, która tę nazwę włoskiego miasta nosiła, i stamtąd Twardowski miał zostać porwany do piekła, ale uratował się dzięki temu, że śpiewał w czasie tego, jak diabeł niósł go do piekła, zaczął śpiewać godzinki do Matki Boskiej, i wtedy diabeł przerażony upuścił swoją zdobycz. Jak wszyscy wiemy, Twardowski spadł na Księżyc, prawda? To w ogóle pierwszy człowiek na Księżycu, warto o tym wspomnieć. Amerykanie tutaj zdecydowanie później pojawili się na Srebrnym Globie. I tam ma pozostawać po dzień dzisiejszy. Przechadzając się dzisiaj nad Wisłą, zauważyłam rzeźbę Smoka Wawelskiego i zaczęłam zastanawiać się, kto byłby w stanie opowiedzieć nam legendę, która mówi o jego przybyciu i dalszych losach w Krakowie. Tak się składa, że dziś w naszym studiu zagościła pani doktor Marta Karamańska, która z Krakowem związana jest od zawsze. Czy zna pani jakieś legendy związane z Krakowem bądź dzielnicą, którą pani zamieszkuje? Moje dzieciństwo, młodość i dojrzałe życie związane jest z Płaszowem, czyli z miejscem pomiędzy dwoma kopcami tak naprawdę, bo z jednej strony to jest Kopiec Krakusa, który widziałam z okien i widzę, chociaż teraz troszkę trudniej, z okien własnego domu, i z drugiej strony tajemniczy kopiec, którego nie widziałam, a o którego istnieniu zawsze wiedziałam, to jest kopiec Wandy w Mogile. W związku z tym te dwa miejsca wyznaczyły też historię dwóch legend o Kraku, o Smoku Wawelskim i o Wandzie, która nie chciała Niemca. I te trzy legendy krakowskie chyba są mnie najbliższe. A skąd dowiedziała się pani o istnieniu tych legend? Legendy krakowskie, te, które ja znam, to były legendy przekazywane chyba z pokolenia na pokolenie. Te opowieści towarzyszyły mojemu dzieciństwu w długie jesienne i zimowe wieczory, kiedy przede wszystkim moja babcia i moja mama siadywały w kuchni i wykonywały czynności domowe, a wtedy to, proszę Państwa, były czynności, o których Państwo chyba jeszcze nie wiedzą, bo moja babcia na przykład hodowała gęsi i w wieczory zimowe odbywało się tak zwane skubanie pierza, czyli to te pióra, które zostały zebrane jesienią, skubano po to, żeby później można było z nich zrobić poduszki czy też pierzyny, bo nie spało się w tamtych czasach pod kołdrami czy kocami, tylko pod pierzynami. W trakcie tych czynności towarzyszyły tym spotkaniom dzieci i wtedy opowiadano te legendy. Natomiast no później to oczywiście szkoła, ale te pierwsze spotkania to były rodzinne opowieści. A która z tych trzech wymienionych legend jest Pani ulubioną? No chyba ta legenda o Wandzie, bo słuchając tej legendy już wtedy myślałam o tym, że to jest niezwykle, że władza została przekazana kobiecie. Po drugie, ta Wanda w tych opowieściach mojej babci, mamy i rodzinnych była taką kobietą zdecydowaną, mocną, samodzielną, więc w pewien sposób no, wyznaczała taki wzór samodzielnego kobiecego postępowania. Czy uważa Pani, że legendy są ważnym elementem kulturowym danego miasta? Wydaje mi się, że tak, a nawet jestem tego pewna. Legendy, historie, opowieści budują tożsamość miejsca, pozwalają nam się z tym miejscem identyfikować, są takim zarodkiem tego, co my dziś chyba nazywamy patriotyzmem lokalnym. Poza tym no w jakiś sposób też i ubarwiają nasze życie, budują tę wspólnotę, doświadczenia. Tak, legendy moim zdaniem są bardzo potrzebne. Czy nie boi się Pani, że legendy mogą się z czasem zatracić? Coraz rzadziej spotykamy młode osoby, które znają je od swoich rodziców czy dziadków. Mam nadzieję, że legendy nie znikną, że te historie żyć będą. Prawdą jest, że my w tym XXI wieku mamy bardzo mało czasu dla siebie. Wszyscy jesteśmy nastawieni na sukces, na działanie. Żyjemy w ogromnym tempie. Nie ma już tych wieczorów, o których Panią opowiadałam, że rodzina, dorośli spotykają się razem z dziećmi i mają czas na to, żeby im te historie opowiedzieć. Dzisiaj od takich rodzinnych spotkań odrywają nas media, telewizja, komputery, czy wreszcie telefony komórkowe, pełniące wiele różnych funkcji. Jesteśmy też bombardowani bodźcami z wielu przestrzeni, jeśli tak można to określić, z wielu stron. W związku z tym no nie mamy na to zbyt wiele czasu. Natomiast wydaje mi się, że taki nurt działań ekologicznych, który dotyczy w tej chwili nie tylko żywności, nie tylko dbałości o środowisko, ale teraz ekologicznie zaczynamy myśleć też o człowieku i o kontaktach międzyludzkich. Więc może w tej ekologii życia znajdzie się miejsce na wieczory, w których dorośli i dzieci będą mogli spędzać czas, ale spędzać czas na konwersacji, na rozmowie, na mówieniu i słuchaniu się. I może w tym miejscu będzie czas na legendy.